Siemanko, siemanko, z tej strony Orz. Jak zapowiedziałem, w niedzielę zrobimy tutaj małe porządki, także zaczynamy. Witamy salę królewską. Tu już jest Dantes Edmund. Zaraz tutaj jeszcze gdzieś Wojtara złapałem. Patrzcie, Dantes Edmund. Już was tutaj ściągam, nie ma problemu. Pytaliście się mnie, kiedy was tutaj podedam. No to niedziela to jest ten dzień, kiedy to nastąpi. Witam serdecznie widzów, przepraszam was bardzo, że nie było mnie tutaj przez tą krótką chwilę, ale zamiast tego wrzuciłem vloga. Zaraz lecimy dalej, pochodzimy sobie trochę po E2 dzisiaj. Ale mamy kolejnego, a nie to prawica, dobra, to nie dodamy. W razie się z prawicą nie bijemy. Lecimy szukać dalej, lecimy na Driadę. Zobaczcie, mój trochę zawalony głos, jestem przeziębiony, podejrzewam, że to będzie słychać. Ale damy radę, muszę się z tego szybko wyleczyć, bo szykuję dla was konkurs. Konkursu dawno nie było na moim kanale. Więc do wygrania będą PSC. A jakie zasady konkursu? Jaki konkurs byście chcieli? Może tak zapytam. Robiliśmy już konkurs na rysowanie, parę osób się zgłosiło i myślę, że narysowanie karykatury mojej postaci w jakimkolwiek programie bądź po prostu odręcznie, kredkami, ołówkiem i tak dalej, byłoby całkiem spoko. Podriada stoi, patrzcie. Mówię sobie naturowej. Podwójne, płonąca. Cyk, cyk, jeszcze raz płonący, dawaj. I ostatnie. I liście drzewa życia. Dobra. Jadę ubita, idę na Brechereta, bo tam z jakiejś walizki się panoszyły, nie wiem ilu. Ale widziałem sporo, to idę ich powyłapywać trochę. Co do konkursu, praca odrysowana ręcznie, karykatura 20 PSC do zgarnięcia. Konkurs zaczynamy dzisiaj. Trwa on do piątku. W piątek z pracy nadesłanych. Do niedzieli. Żeby każdy miał czas przez weekend jeszcze, to do niedzieli, czyli do 27 października potrwa konkurs. Na pracę. Praca graficzna bądź po prostu narysowana odręcznie, wysłana do mnie na pocztę w grze bądź na maila, będzie brał udział w konkursie 20 PSC do zgarnięcia. Później już i tak będzie Halloween, wielu z was na to czeka, ja również. Tutaj też szata graficzna halloweenowa oczywiście się pojawi, pojawią się streamy halloweenowe. Liczę też na jakieś fajne questy, żeby jak najwięcej expa wpadło, że mamy wbite 70%, 72,8 m do levela, czyli jeszcze kilka dni i awansujemy. Raz bliżej 400, jeżeli to dobrze policzyłem, pod koniec grudnia 400 będzie. Błoga jeszcze mam na expa z questów, 15 sztuk. Po wykorzystaniu tego będę codziennie chodził gadać i codziennie stał na E2. Patrzcie, E2 stoi. Walizki uciekły. I pustak. A na Halloween podejrzewam, że będzie Morfeusz. A co do Morfeusza i spółki, sprzątałem trochę depozyt ostatnio, być może kogoś to zainteresuje. Sprawdzałem sobie maskotki, które mam podwójne i tak dalej. Też jak widzieliście, powbijemy levele na łowcach, na jednym i na drugim. Mam do sprzedania parę itemków. Może kogoś one zainteresują, może komuś będą potrzebne po prostu. A więc tak, po ostatnim rozrzucie zostało mi mało itemów. No ale może komuś się przydadzą. Mam m.in. łuk z łowcy czaszek na dropa 89. Buty z Wielkanocy 2019, tanc łowca trop. Buty z sali królewskiej, buty z opka
futerał na wytrychy, na torby, 22 przedmioty, kolię księżycowego blasku z czaszki, sztylet ofiarny z demonisa na tancerza, łapy z wiwianny przeklęte heroiczne, odcisk dłoni Morfeusza z Halloween 2016 roku, młot furii Vorundriela na 144 woja, Lisio Agusio z Gwiazdki 2016 roku. Mogę jeszcze odsprzedać Strażnika Choinki z Gwiazdki OI 2018. Więc jeżeli coś z tego byście potrzebowali, dajcie znać, napiszcie do mnie i na pewno się tam jakoś dogadamy, bo tych odcisków dłoni mam w sumie 3, więc jeden mogę tam komuś za jakąś fajną cenę odsprzedać. Na co zbieramy? W sumie teraz padałoby złożyć w końcu tą zbroję na 300. Kamyki są do kupienia, co prawda cena za nie jest horrendalnie wysoka. Może uda się coś tam z tego zbić, ale no teraz wypadałoby złożyć tą zbrojkę, więc teraz na to będę zbierać hajs. No oczywiście przypominam, na 3000 subów na moim kanale, czyli kolejny próg, będzie również legenda dla was losowana na live'ie i będzie to zorganizowane już tak jak było teraz, 2000 subów, czyli ten kto nie był, niech sobie zobaczy zapis z live'a, bo tak samo będzie z jajem i będzie będą chłopaki, będzie również taki drunk stream. Ok, przejrzymy sobie aukcję, co tu w ogóle jest. Koronka. Bo być może bym coś jeszcze kupił innego. O, buty z Amunosą. Patrzcie. Rękawice. Dzikie bransolety. Wiele osób pyta się również o to, co się stało z moim zastępcą. Nie będę tego tutaj na razie poruszać tego tematu, zobaczymy jak się Kamil zachowa i czy to co mu pożyczyłem odda. Na razie jeszcze ma czas i na ten moment zastępcy nie szukam i nie planuję nikogo na zastępcę brać. O, ja cię kręcę, za 6G wystawili. Nie no, to mi proponują po 3,6G. Poniosło tutaj kogoś z tym kamykiem, dobra. A tego nie mam. Wyznawczyni psikusów. Nie mam takiego. Za 35 maskotka biorę. Dopiero co w sumie włożyłem hajs do depo, ale wezmę tą maskotkę. A wy bierzcie udział w konkursie na moim kanale, bo czekają na was, czeka na was PSC. Wystarczy tylko trochę przysiąść, zrobić coś fajnego, no i wygrać. Kupujemy. Mam. Wyznawczyni psikusów, jesteś już moja. Ostatnio robiliśmy psikusy w sumie na mieście, było fajnie, było śmiesznie, zobaczycie to w jednym z teledysków u Popka na kanale. Kto oglądał ogółem vloga, ten też wie co się działo w Warszawie, w Koluszkach i w Kielcach. A kto nie oglądał, no to w tym filmiku odpalamy następny. Was to i dobra, no oczywiście musiałem tutaj po nich wrócić. Patrzcie w sześciu jak pięknie. Dante, Edmund, Grove Street, Wojtar, Bachor, Sanatan i użytkownik Datezone, więc lecimy z nimi. Bijcie. Bijcie, zobaczymy co umiecie. Hehe. Walnę sobie Bachorka. No co prawda wyszła mu krytyczna osłona. Ostatni ratunek. W sumie wszystko mu powchodziło. Ale okej. Takie ustaweczki to ja lubię. Kleję na miniaturkę do Painta. Tylko tego nie przegrać, bo będzie siara.
O, bijcie, bijcie. Kurde, ktoś tam E2 wybija. Bo widzę, wchodzą mi na minutnik. Chyba Mufterion. Podwójny dla ciebie. Lecimy dalej. Kogo następnego? Sanatan czy użytkownik Datezone? Dantes, Grove Street, Wojtar. Dotyk anioła mu wszedł. Kurde, wybijają mi E2. Ktoś mi wybija E2, zaraz tam go dopadnę, ale chyba ten Mufterion. Następny, cyk, w mieście. Dobra, jeszcze czterech. Kto następny? Dawaj, dawaj. No, Sanatan, ciebie biorę. Mamy co by ci tu walnąć. A, gwałtownie. Unik, krytyczna osłona. Wow. Oj. Nie trafiłem. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe, czy ktoś wpadnie tutaj jeszcze, żeby dobić. I cyk, płonąca, leży. W ogóle napisał, że śmierdzić, idź się umyj normalnie. Ja nie wiem, dlaczego oni tak do siebie piszą. No w sumie to jest Hortus Gloria, nie? Nie dość, że stoją razem ze sobą w grupie, to jeszcze piszą, że śmierdzą i mają się umyć. No ale zaraz wylądujecie wszyscy w Nidhal, to wszyscy będziecie mogli się iść umyć. Nie, żaden problem, pomogę wam, chcecie mydło? Kupię wam. kogo następnego? Wojtar, Grove Street czy Dantes Edmund? Dobra, walnę sobie tego z... A masz strzał z niespodzianką. Cyk. I miasto. Ha. Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch. Widzę tam wpadł you unb so much, a normal. Więc chyba walną mnie w grupie. Grove Street. And last one. Wojtar. Podwójne dla ciebie. Cyk. Leżysz. Walnęli mnie we dwójkę. Patrzcie, a normal i you unb so much. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Jakby nie było, mają przewagę. Przewagę, bo jest ich dwóch. Jeden ma zimno, drugi ma ogień. Więc jest im wtedy łatwiej ze mną walczyć. Bo jedne, jak mu wyjdzie zamrożenie i tak dalej, to ja już potem jestem poskładany. I to nie tylko ja, ale również... inni, tutaj już przewaga levela nie ma nic do gadania, jakby nie było. Jednego ubiłem, drugi 23, gwałtowny, cyk, drugi też mi się, no więc w sumie cieniasy. Anormal i you unb so much, również w mieście. Szkoda tylko, że dwa mi ubili, no ale trudno. Poczekam sobie na nich. A tymczasem... O jest, wracam po chwili, a tu Frozu! Także Frozu robi fru do Nidhal. Cyk. I pozamiatane. Sala królewska wyczyszczona. Mogę sobie spokojnie stać, także kończę ten odcinek. I do zobaczenia w kolejnym. Także bierzcie udział w konkursie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!